Gdy miałem 5 lat, często wpatrywałem się przez okno w budynek naprzeciwko mojego domu. Był dość dziwny. Miał jedno piętro. Przez okna miał ich wiele. Widziałem, że jest pusty. Był stary. Leżał na terenie jakiejś fabryki silników. Miałem szajbę na punkcie tego budynku. Raz nawet chciałem przejść przez mur, który mnie z nim dzielił. Teraz mam 18 lat. Masakra zaczęła się 2 tygodnie temu. Moja obsesja na punkcie tego budynku na kilka dni ulżyła, ale niedawno znowu dała się we znaki. Nieraz byłem u psychologa. Wracając do tematu, 2 tygodnie temu chciałem wejść do tego budynku. Zadzwoniłem do przyjaciół, czy nie poszliby tam ze mną. Reakcja wszystkich była taka sama. Jesteś pojebany. Byłem zmuszony iść sam. W ostatnią sobotę zdecydowałem się, że pójdę tam, gdyż moja ciekawość była za duża. Kiedy przechodziłem przez mur, drut kolczasty rozerwał mi bluzę. Doszedł aż do krwi. Gdy zobaczyłem krew cieknącą po murze, wystraszyłem się. Zeskoczyłem i uderzyłem głową w mur budynku. Leżałem tam krwawiący przez własną głupotę jeszcze z 3 minuty. I taki cały obolały podszedłem do drzwi budynku. Zawiodłem się. To po prostu był mały, wąski korytarz. Ale gdy doszedłem na drugi koniec korytarza, zobaczyłem ruch. Był tam człowiek. A że nikt nie ma wstępu na teren fabryki, uciekłem. Gdy byłem już przy murze, spojrzałem za siebie. W oknie ten sam zarys człowieka. Cały czas patrzył się na miejsce, gdzie przed chwilą stałem. Krzyknąłem: to nie jest śmieszne! Myśląc, że to jakiś dowcip, niś, ale nie zareagował. Po prostu wróciłem do domu. Wyglądając przez okno w domu, już go nie widziałem. Nie na długo. Tej nocy miałem wrażenie, że coś jest za oknem, ale nie miałem zamiaru tego sprawdzać. Następnego dnia opisałem to, co widziałem w internecie i wyszła mi jakaś dziwna nazwa. Giza Kyumbe. Co to ma być? Ale w tej chwili zrozumiałem, że ten, kto zrobił stronę o tym Giza Kyumbe, chciał po prostu nastraszyć mnie i innych takich jak ja. A to, co tam było, to po prostu ktoś, kto znał tę historię i chciał mnie nastraszyć. W następną noc jednak widziałem to coś za moim oknem. To było coś podobnego do zwykłego człowieka, tylko było czarne. Całe czarne. Nie miało twarzy ani ubrań i żadnych innych rzeczy. Po prostu coś jakby narysowane kontury człowieka. Po tej nocy stronę o Giza Kyumbe usunięto. To mnie przeraziło. Z nocy na noc było coraz gorzej. W końcu to coś weszło do mojego domu przez okno i od tamtego czasu nie pojawiło się w nocy. Zrozumiałem. Zrozumiałem wszystko. To stworzenie od zawsze mnie przyciągało do tego budynku, aby móc wejść do mojego domu. Sam je wprowadziłem. Ale dlaczego niby opowiadam tę historię? Miałem o mamy, o jakimś czarnym człowieku i to opowiadam całemu światu. No cóż, jeśli mi nie wierzysz, to wystarczy, że powiem ci jedno. Mówiąc każde słowo tej historii, nieważne jak długo to robiłem, to coś cały czas stało za mną.